A zatem dzień dobry. Witam Państwa w Dwóch Światach, w naszej sali w Instytucie Filozofii w sali 13, do której przyszliśmy, a tutaj również witam w Akademia Elektronika, Instytut Filozofii UJ, do której zalogowaliśmy się. Jak widać, już mamy kilku słuchaczy, znaczy dwóch na razie. Akademia Elektronika istnieje od 2007 roku. Od 2008 są prowadzone oficjalne kursy. No, trochę się to rozrosło, bo kursów jest w tej chwili kilka, prowadzonych przez kilka osób, w tym również osoby z innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Są organizowane konferencje. Ostatnio w maju zorganizowano międzynarodową konferencję Człowiek w świecie technologicznym. Druga edycja, ale to nie jedyne te dwa konferencyjne wydarzenia, bo jest ich więcej. W przeszłości się wydarzało. No a także są cykle wykładów, na przykład od studentki, studenta do profesorki, profesora. Co tydzień w poniedziałek o 21:00 w drugim semestrze taki wykład się odbywa. No, za tydzień, to znaczy w najbliższy poniedziałek, kolejne takie spotkanie. On tylko tutaj, w Akademii Elektronika. No, głównie o tym mówimy, to znaczy ta jest mi bliska, jeśli chodzi o działalność naukowo-dydaktyczną. No, kolejny właśnie wykład o świadomości, kognitywista, też twórca technologii kosmicznych, prawda, zawitał do nas, dosłownie można powiedzieć. Także zapraszam na poniedziałkowe wystąpienie przy okazji. No ale mamy tu kilka auli, które jeśli Państwo zechcecie i będzie jeszcze chwila czasu, to pokażę. Także Galerię Sztuki, także działa tu Stowarzyszenie Sekcja Filozofii Techniki, działająca przy naszym Instytucie. No, wszystko jest rejestrowane, nagrywane, tak samo jak i to wystąpienie. Większość z tego znajduje się na akademickim YouTubie, a także i na stronie Akademia Elektronika, którą przed chwilą pokazałem przez moment. No dobrze, ale o co tak naprawdę chodzi, prawda? Więc mottem i wstępem do tego wystąpienia mojego dzisiejszego może być cytat z Gilles Deleuze'a. W tej chwili przełożyłem slajd na ekran akademicki i on się musi wyrysować. On po prostu musi się pojawić, to chwilę trwa, ale już widać, że literki są rozmazane i że coś tam za chwilę będzie. Natomiast tutaj chodzi o to, że pojawiają się zagadnienia, które są głęboko filozoficzne, jak uważam, związane z metafizyką bytu elektronicznego, istnienia ludzi w światach elektronicznych, zapośredniczonych do sieci, używających w sposób ciągły urządzeń, coraz szybszych i poruszających się dzięki tym urządzeniom w coraz bardziej intensywny i zobowiązujący sposób. A więc jak Państwo widzicie, w tych dwóch, trzech zdaniach od razu zarysowuje się wachlarz zagadnień antropologicznych, ontologicznych, czy tak jak tutaj zmierzam nawet do stwierdzeń metafizycznych, oczywiście licząc się z dyskusją, z szeregiem problemów fundamentalnych, imponderabilnych albo zwykłych pytań dotyczących metafizyki bytu elektronicznego. No, pojawiają się zagadnienia interdyscyplinarne, bo czasami trafiają tu informatycy, czasami ludzie od gier komputerowych, czasami filozofowie, transhumaniści, posthumaniści, no też i ze względu na moje zainteresowania ludzie związani ze sztuką nowych mediów. Ale dzisiejszy wykład jest bardziej ontologiczny niż związany ze sztuką, właśnie dlatego, że te zagadnienia ontologiczne, myślę, że one niosą ze sobą zobowiązanie ze względu na partycypację nas wszystkich najpewniej w większym lub mniejszym stopniu do sieci. No, jeżeli Państwo na przykład spędzacie 8 godzin przed komputerem w pracy, dla rozrywki, z różnych przyczyn, a następnie ktoś lekce sobie stwierdza, że to wszystko symulacje i udawanie, to mogę stwierdzić, że takie stwierdzenie aspiruje do jakiegoś schizofrenicznego podejścia do współczesnych czasów. Bo jeśli się rzeczywiście implementuje do sieci różne rzeczy, tu kwestia dobra i zła także się wydarza, a potem odmetafizycznia się to zdarzenie, no to odmetafizycznia się swoją aktywność, swoje funkcjonowanie,
no, w ogóle swój świat, prawda? Tak jak możemy mieć wątpliwości co do istnienia świata fizycznego, zwanego realnym, ale jednak egzystujemy w nim, prawda? Jakieś takie heideggerowskie nastawienie do inwentarza, którym się otaczamy wciąż istnieje. Nie da się go wyzbyć, prawda? A gorzej, jeśli się próbuje go wyzbyć za daleko idąc. Prawda? No ale właśnie Gilles Deleuze, to co wirtualne, przeciwnie, nie przeciwstawia się temu, co rzeczywiste, samo z siebie posiada pełną realność. To w zasadzie może być motto. No to słowo realność tutaj troszeczkę historycznie no, odpokutuje, dlatego że wytarta jest realność jako pojęcie przez wieki, no pewnie co najmniej od czasów platońskich do współczesnych, aż w końcu w ogóle poddawana negacji, ale intuicja podpowiada, że no, mamy do czynienia tutaj z tym pojęciem, tak jak ono się, można powiedzieć, utarło. Prawda? Ja raczej będę się posługiwał pojęciem rzeczywistości właśnie dlatego, żeby nie tworzyć tej opozycji realny-nierealny. Rzeczywistość świata fizycznego, rzeczywistość świata elektronicznego. Podkreślam, że tu nie chodzi tylko o takie światy jak Second Life, chociaż człowiek żyje w przestrzeni fizycznej w świecie 3D, prawda? No, trójwymiarowym, a priorytetne formy zmysłowości, czterowymiarowość. No i Facebook jest czymś innym. No, to są raczej płaskie, jakieś takie banerowe ujęcia. No, natomiast człowiek raczej domaga się trójwymiarowości i właśnie dlatego grafika 3D jest najbliższa ludzkiemu doświadczeniu, pełnemu doświadczeniu. Tym bardziej, że ona tutaj może dużo zdziałać. No, na razie jest taki wstęp, bo oczywiście potem chcę przejść do tej ontologii i metafizyki. No właśnie na przykład wartość istnienia w rzeczywistości wirtualnej. No i tutaj z kolei Wolfganga Welscha mamy cytat, że wstępując w wirtualny świat jak w realny, dokonujemy konkretnego doświadczenia, że wirtualność także bywa realna, a stąd może zrodzić się przypuszczenie, że wszystko co realne z innego punktu widzenia jest wirtualne. Ten cytat mógłbym Wam tutaj zająć, myślę, że z godzinę tego wykładu, kiedy po pierwsze tutaj w pierwszej, drugiej linijce jest to, o co nam chodzi, a w tej drugiej części taka wątpliwość metafizyczna. Prawda? No więc tutaj raczej możecie Państwo oczekiwać umetafizyczniania każdego rodzaju rzeczywistości, na ile jest to możliwe z mojej strony, niż negacji. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest trudne i często naraża na krytykę bardzo poważną. Niemniej w jednym miejscu napisałem i powiedziałem, że jednak nie zamierzam oddawać rzeczywistości czy pojęć z nią związanych, analizy, próbować. To jest raczej taki trud, który jest związany właśnie z tym, aby rzeczywistość, mało powiedziane, domniemywać, ale tak prowadzić siebie, własne myślenie, egzystować, aby ona bardziej była, niż żeby jej nie było, no, ze względu, tak jak mówię, czasami na sprawy zasadnicze. To a propos właśnie takiego cytatu, który z jednej strony podtrzymuje to, co jest główną tezą mojego wystąpienia, a z drugiej strony właśnie to, co realne z innego punktu widzenia jest wirtualne. Można w ten sposób no, szafować pojęciami, prawda? Właśnie odmetafizyczniać je albo dodawać im istnienia, ale generalnie moim celem jest pokazać, że jeśli mówimy o wirtualności, to w kategoriach istnienia i ludzkiego świata, sfery ludzkiej aktywności, coraz bardziej zobowiązującej, tym samym aksjologicznej także, co tu jest bardzo ważne, niż żeby tu padały jakieś inne stwierdzenia, tak jak u Baudrillarda na przykład. No to Państwo nie liczcie, że tu się pojawią twierdzenia o symulacji, o symulakrach w stosunku do wszystkich i wszystkiego. To są bolesne stwierdzenia. Uważam, że błędne filozoficznie, które więcej psują niż poprawiają ludzkie bytowanie i pozostaję tutaj krytykiem takiego podejścia, jak u Baudrillarda, uważając, że tak dalece odmetafizycznione myślenie o świecie prowadzi do no, w ogóle jakichś poważnych, wadliwych ujęć i także w dalszej kolejności konkretnych egzystencji. No, kilka pojęć, które tutaj wybrałem tak, żeby skrótowo to naświetlić, o czym mówimy, aczkolwiek podkreślam, że tego jest dużo więcej. No, na przykład właśnie pojęcia i fenomeny związane z problematyką rzeczywistości wirtualnej, to jest rzeczywistość właśnie świata fizycznego i elektronicznego, obydwa rodzaje rzeczywistości, z których switchujemy się, przełączamy raz do jednej, raz do drugiej. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy zachodzą ze względu na zanurzenie, imersję, zainteresowanie każdą z
prostych rzeczywistości. Atrakcyjność, czas spędzany, treści, które są w nich odnajdywane, czyli codzienna aktywność w dwóch sferach, ale u niektórych to może być tak, że fizyczność jest no, tylko taką podstawą biologiczną, podstawą do funkcjonowania w przestrzeni, na przykład w jakiejś przestrzeni w świecie fizycznym, po to, żeby się zapośredniczać, po to, żeby świadomość znalazła swoje miejsce w przestrzeni fizycznej i od razu właśnie nastąpiło zalogowanie gdzieś do sieci. Na przykład właśnie partycypacja i zapośredniczenie, czas i potrzeba istnienia w sieci. To też bardzo ciekawe, bo dopóki rozmawiamy o takich miejscach jak gry komputerowe, jak imersja, jak czasem no, nawet na pograniczu pewnego uzależnienia funkcjonowanie w sieci, to jeszcze nie wyczuwa się tutaj dominacji, ale w momencie jak mówimy o mediach lokacyjnych, o potrzebie noszenia służbowego telefonu albo chipa, które zaczynają już wchodzić jako chipy funkcjonujące w różnych miejscach, firmach i tak dalej, kiedy zalogowanie, hasło i login są konieczne, aby pójść krok dalej, wykonać jakąś aktywność, to te sprawy już nie są takie zabawne, nazwijmy to, bo to zobowiązanie jest coraz większe, prawda? Czyli, że dominacja tego, co elektroniczne, tego, co niefizyczne, w sensie, że elektroniczne, wirtualne, staje się coraz bardziej widoczna, no i pewnie podlegamy takim sytuacjom. Nasz system akademicki, elektroniczny, no, jest tego przykładem. Jeżeli nie będziemy z nim funkcjonować, to w zasadzie organizacja studiów stanie się niemożliwa. No, no i właśnie na przykład teleobecność, czyli sposób zaistnienia w sieci. No, można to zrobić na Facebooku, na Instagramie i można w VR-ze także. Wszystko to są różne media, różnie oddziałujące. Instagram, jak wiadomo, przejmuje teraz trochę rolę Facebooka, który się tak stał no, taki trochę anachroniczny. No, działa, prawda, jako medium społeczne, ale nieco już w innej, nieco inną dynamikę ma działania niż Instagram. Natomiast no, VR, tak jak wspomniałem, rozwija się poprzez to, że po pierwsze jest 3D, czyli to, do czego człowiek dzięki swoim apriorycznym forum zmysłowości jest stworzony, no ale też technologie head-mounted display, takie jak Oculus czy HTC Vive, rozwijają to również. To znaczy, że dookólna 360 stopni perspektywa i odpowiednie wyświetlacze powodują to, że dla kogoś tam może być bardziej ciekawe niż świat fizyczny. I nie mówię tego dlatego, żeby w jakiś sposób tutaj tworzyć takie odczucie, porównywanie jednej rzeczywistości do drugiej, ale znam sytuacje, w których ludzie wprost do mnie mówią, że wybierają funkcjonowanie w środowisku elektronicznym 3D, dlatego że tam znajdują satysfakcjonujące dla nich tematy, przyjaciół, treści, ich życie staje się lżejsze, w tym sensie lepsze, bo tak się im układa z kolei w świecie fizycznym. Od razu podkreślam, że w moim przypadku to tak nie działa. To jest Akademia Elektronika, jest projektem akademickim, naukowo-dydaktycznym, a mój świat fizyczny jest bardzo dobrze poukładany. I to nie jest tak, że tutaj opowiadam coś przed Państwem, a potem, prawda, zupełnie moje życie inaczej wygląda. Do Akademii loguję się dlatego, że na swój sposób jest to moje miejsce, prawda? I zresztą nie tylko moje, co można tu usłyszeć od ludzi na czacie wypowiadających się, ale to nie jest sublimacja, to nie jest zastępowanie życia świata fizycznego i lansuję taki pogląd, żeby tego nie robić, ale wiem, że może się tak stać, że światy elektroniczne, właśnie zdarzenia sieciowe są wymiennikiem dla działalności w przestrzeni fizycznej. Imersja, zanurzenie. No jak ktoś z Państwa spędził na przykład 3 miesiące w czasie wakacji przed grą komputerową i zatracił poczucie dni i nocy, narastały talerze jedzenia i puste butelki po piciu jakimś, to wie, co to jest imersja, kiedy wychodzi z pokoju i budzi się w innej rzeczywistości po paru tygodniach. Można ją wyhamować i też odradzam, aby to robić na przykład w ciągu roku akademickiego, prawda, ale taka frywolność ducha, która się z tym łączy, czyli właśnie zanurzenie wakacyjne, pewnie jest pewną przygodą w jakąś grę komputerową, ale też trzeba z tym tutaj, też trzeba z tym uważać. Imersja to jest znowu temat, który nie jedną godzinę moglibyśmy tu spędzić, zwłaszcza, że niektórzy z Państwa z pewnością doświadczenie imersyjne posiadają i wtedy no to, tak jak kiedyś miałem takie wystąpienie,
wystąpienie zatytułowane Jaki dzisiaj dzień tygodnia, prawda? Właśnie chodziło o imersję. No i tożsamość sieciowa, no czyli to, że tutaj, jak Państwo widzicie, jestem przystojnym blondynem i generalnie zadowolony jestem z siebie całkowicie, a w świecie fizycznym wyglądam inaczej, prawda? Ale właśnie chodzi o to, że dlatego między innymi większość aktywności swojej, zajęć, dydaktyki, wszystkiego przeniosłem do sieci. To oczywiście żart. W każdym razie tożsamość sieciowa to jest też bardzo ciekawa dyskusja na temat symulacji, a akcentowania pewnych aspektów osobowości, czyli właśnie tego, że sieć, nie chodzi o to, żeby w sieci udawać, prawda? Ale żeby pokazać coś, czego na przykład człowiek nie potrafi pokazać w relacji face to face. I tutaj można to pozytywnie wykorzystać. Nigdy nie chodzi o manipulacje, nie chodzi o symulacje, one się troszkę od siebie różnią, nie chodzi o nieprawdę, zawsze cała aksjologia we wszelkich światach zasugerowałbym, no przynajmniej w tych dwóch, czyli fizycznej rzeczywistości i wirtualnej, czyli elektronicznej. Aksjologia działa tak samo, dobro i zło, one się tutaj realizują, tylko troszeczkę inaczej to wygląda, no bo sieć daje pewne inne możliwości, choćby właśnie przez to, że można stworzyć swój obraz sieciowy, tożsamość raczej sieciową. No, przejdźmy dalej. Chyba, że macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji, jak my w ogóle wyglądamy czasowo, no ale w porządku. No, kilka takich jeszcze slajdów, które wprowadzają, później ze 3-4 takie, które mówią o ontoelektronice, czyli analizie bytu elektronicznego. No i potem ogólne takie jeszcze sformułowania dotyczące technologii, które są związane z takimi poglądami bardziej transhumanistycznymi, takimi, które, no, które próbują, w których pokazuje się znaczenie, dominację, paradygmat rozwoju technologicznego, co staram się pokazać, że trudno jest przed tym uciec. Zachowanie człowieka jest istotne w imię współczesnych przemian, jakie dokonują się w ramach sztucznej inteligencji, hybrydyzacji, pracach związanych z genotypem, modyfikacją genetyczną. Prawie, że można powiedzieć, zachowajmy w imię człowieczeństwa bazę danych człowieka naturalnego genetyczną. Dodatek w tej chwili, mówię a propos tej ostatniej części wypowiedzi, która za chwilę się pojawi jako właśnie dominacja rozwoju technologii nad człowiekiem, a raczej paradygmat rozwoju, który między innymi, no tutaj głównie opisuje zjawiska sieciowe. No ale właśnie na przykład kolejny cytat Jeffreya Ventrelle. Rzeczywistość wirtualna nie musi być samotnym miejscem. Wielu z nas realizuje na bazie mediów komputerowych swój plan. Wymyśla, a następnie wypełnia wirtualne realia interakcją, adaptując quasi-inteligentne istoty. Uczestnik może zostać jednym z członków takiego systemu ekologicznego, a nie tylko samotnie wędrować w euklidesowej przestrzeni obiektów. Właśnie chodzi o to, że sieć staje się wspólnym miejscem, o tym wszyscy wiemy, no, ale wspólne miejsce na Facebooku jest inne niż społeczność sieciowa taka jak w Second Life'ie. No, człowieczeństwo różne twarze ukazuje, tak jak Państwo wiecie, na Facebooku czy w różnych miejscach sieciowych, na forach. Tak? Można by było powiedzieć czasem, człowiek nieco inaczej wyglądał przed wynalezieniem Facebooka. No, ale generalnie chodzi o to, że i tak dużo aktywności do sieci się przenosi i to jest właśnie coraz bardziej zaludnione miejsce i to zaludnione różnego rodzaju aktywnością. Ale ta najlepsza aktywność to jest taka, która jest zerowa, jeśli chodzi o jakąś treść. Partycypacja pasywna, taka jaka właśnie w takich miejscach jest możliwa, czyli nie ma żadnej aktywności co do treści, tylko po prostu, tak jak może za chwilę przejdziemy do ogniska, prawda, ludzie czasem przesiadują godzinami, coś tam robiąc sobie w świecie fizycznym, podczytując, coś robiąc na połowie wyświetlacza, albo nic nie robiąc, ale pali się to ognisko, siedzą w sieci, ktoś przyjdzie, nie przyjdzie i tak dalej, spędzają czas, partycypują i w ten sposób trochę relaksują się, trochę odpoczywają, wciąż są z innymi, pomimo tego, że to wcale nie musi nieść ze sobą żadnej aktywności, żadnego innego zobowiązania. To wszystko, co mówię, to fragmenty ontoelektroniki, czyli właśnie analizy ontologicznej, która jest związana z rzeczywistością wirtualną, czyli ze środowiskiem elektronicznym, która kończy się metafizyką, czyli stwierdzeniami o istnieniu, ale zanim to nastąpi, to poczekajmy na... Aha, tutaj...
Tak, to jest kolejny cytat Stephena Laval, Virtual Reality, i czytamy, że ewoluowanie technologii na przestrzeni lat pozostawia w pamięci siłę prostoty jej doświadczenia. W niektórych przypadkach maksymalny realizm może mieć znaczenie, jednak pozostaje wiele dla wyobraźni użytkowników, co jest również cenne. Tutaj przerwę cytowanie i dodam, że świat fizyczny z wielu powodów natrafia na ograniczenia, choćby sposób przemieszczania się. Tu poruszamy się teleportami, prawda? W świecie fizycznym to trochę inaczej wygląda. No, fizyczność też jest dość linearna, nie mówię całkiem, na przykład książka jest linearna, to znaczy no, czyta się stronę po stronie, zwyczajowo, film jest linearny, prawda? Rzeczywistość jest w miarę linearna, ale dobrze poukładana, to trzeba wybrać się gdzieś całkiem w inne miejsce, żeby zmienić tę linearność w sensie poruszania się po, na przykład po mieście, w przestrzeni fizycznej, w relacjach międzyludzkich, tego co człowiek tam codziennie to, że to od człowieka codziennie wymaga, prawda? A tutaj jest trochę inaczej. No, kształtowanie wynika z wyobraźni, oczywiście też z umiejętności, ale to nie jest tak mocno zdeterminowane. Można wytworzyć swoje miejsca. Na przykład w Akademii są takie miejsca, gdzie osoby, które tu współpracują, a nawet bym powiedział, że kierują Akademią, bo ja tutaj jestem tylko człowiekiem, który życie akademickie organizuje, delegowałem tak zwaną władzę dwóm innym osobom i nawet nie za bardzo ja wiem, czy tutaj mogę czymś administrować, chociaż pewnie tak, ale nie silę się, żeby to czynić, ale one sobie same swoje miejsca wytworzyły, jako aule, ale dość osobiste takie miejsca do medytacji, można powiedzieć, w samotności, czy tam siedząc przysłowiowo po nocach, prawda? Ale możemy podejść i je zobaczyć, jeżeli będzie czas i Państwo będziecie mieć chęć. To a propos właśnie tych możliwości, które VR stwarza. No i dalej, wracam do cytatu. Pomimo tego, że technologia się zmienia, jedno pozostaje niezmiennie ważne, że ludzie są nadal reagujący w ten sam sposób. Zrozumienie, jak działają nasze zmysły, mózgi i ciała, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia podstaw systemów VR, VR. Tak, czyli, że to jest, no, to jest taki motyw kognitywny, prawda? Że no, właśnie technologie HMD, czyli wspomniane takie jak Oculus, one no, dość sprawiają takie wrażenie, że w zasadzie no, już te światy stają się prawie nieodróżnialne, to znaczy to musielibyśmy mieć jakieś 30K. Rozdzielczość, żeby one rzeczywiście, może trochę jeszcze więcej, były nierozróżnialne, ale perspektywa dookolna 360 jest tutaj czymś zbawiennym zupełnie, jeśli tak to można powiedzieć. No. Czyli właśnie rzeczywistość wirtualna jako sfera ludzkiej aktywności. Dobrze, zobaczmy następny slajd. To jest cytat, teraz mamy wyświetlony, z Myrona Krugera. To jest no, ojciec rzeczywistości wirtualnej, tak można powiedzieć. W zasadzie wszystko, co tutaj pada, prawie że powtarzam po Myronie Krugerze. Jego książkę mam podkreśloną ołówkiem tak, że każda linijka jest, prawda? I wszystko jest ważne, każde słowo i właściwie trzeba byłoby ją w całości czytać. Z tym, że on popełnił semantyczną rzecz, właściwie mogę powiedzieć błąd, bo nazwał, zamiast nazwać tą swoją książkę na przykład Reality of VR, to nazwał Artificial Reality. I to osłabia ontologię. Sztuczny oznacza nie to, co ja tutaj chcę powiedzieć, choć we wnętrzu tej książki jest dokładnie to, co tutaj powtarzam. Prawda? Ale popatrzcie Państwo, że troszkę może zabrakło właśnie filozofowania, prawda? Ducha filozoficznego. Artificial reality. No, mogłoby być to reality, of virtual reality, prawda? No coś takiego. Inni teoretycy połapali się w pewnym momencie. Michael Heim na przykład napisał jedną książkę Metaphysics of Virtual Reality, a potem druga, która już była Realism of VR, prawda? Na zasadzie takiej, że to już zaczęło tam gdzieś to ontologiczne przemyśliwanie, odczuwanie działać. No ale wróćmy do Krugera. Sztuczna rzeczywistość oferuje nam nowy rodzaj realności, która może stanowić odpowiedź na nasze oczekiwania, zapowiadając, że wyobrażenia staną się realne, fizykalne, będą wartościową rzeczywistością. Ta fizykalność jest związana z
odczuwaniem. Jest takie zjawisko telematyczności, czyli to, że na przykład jak awatary się ze sobą zderzą, to ludzie odskakują od siebie i mówią przepraszam, prawda? Dlatego, że, ale nie wiadomo dlaczego, no przecież awatary się zderzyły, a jednak zderzyły. A jednak właśnie telematyka działa, czyli doświadczenie fizyczne, którego źródłem nie jest fizyczność, ale środowisko elektroniczne i mózg to odbiera. No, dalszym krokiem to jest głębsze zapośredniczenie, takie, gdzie mamy, tak jak u Hilarego Putnama, mózgi w naczyniach, no, człowieka podłączonego do urządzenia typu EEG i odbierającego sygnały wprost do mózgu z komputera. No, to już, to jest takie już, no, można powiedzieć, punkt dojścia by tutaj był. Zobaczmy dalej, jak widać mamy połowę slajdów omówionych, które na dzisiaj przygotowałem. No, Sherry Tark była dyrektor Massachusetts Institute of Technology, napisała wiekopomną książkę Life on the Screen, Identity in the Age of Internet, z wykształcenia psycholożka, ale filozofka. No, używająca właśnie, zadająca pytania filozoficzne, to czym jest realność, prawda? No, wiadomo, to bardzo znane pytanie filozofii, ale pada z ust psychologa, który jest mocno skomputeryzowany, siedzi mocno w sieci. No i to jest osoba, która, tak jak Kruger, zresztą tak jak inni cytowani, oni filozofując są wewnątrz tematyki. Jest bardzo dużo literatury takiej parakrytycznej, niepewnej, nie wiadomo o co chodzi, nie do końca jest wyłożona teza. Mam nadzieję, że Państwo tutaj od początku wiecie, o czym mówię, co chcę powiedzieć. Nie ma tu wątpliwości, prawda, że rozumiem, że mówimy o rzeczywistości wirtualnej jako sferze bytu, jako bycie elektronicznym, ludzkiej tam egzystencji związanymi z tymi fenomenami. Cytowani przeze mnie ludzie są właśnie wewnątrz zagadnienia, nie tylko wewnątrz komputera, wewnątrz sieci, ale oni są podobnie, można powiedzieć, bezkompromisowi w poglądach, narażając się na krytykę, na dyskusję, różnego rodzaju oddziaływanie, ale niemniej właśnie o to chodzi, żeby filozofując w pewnym momencie, to jest moje zdanie, w pewnym momencie właśnie wygłosić tezę, która ma wartość na przykład metafizyczną, czy jak aksjologiczną, czy antropologiczną i zderzyć się z opiniami, z dyskusją, z uzasadnieniem, z analizą, no właśnie pozostawiając ten metafizyczny posmak, prawda, albo wymiar takiej wypowiedzi. A zatem Sherry Tark, Life on the Screen, Identity in the Age of Internet, i cytuję, że komputery umożliwiają tworzenie w nowy sposób. Dzięki komputerom możemy naśladować naturę albo ją porzucić, budować drugą naturę, ograniczoną jedynie możliwościami wyobraźni i abstrakcji. Obiekty na monitorze nie posiadają jedynie odniesienia do własności fizycznych, w tym znaczeniu życie na ekranie jest pozbawione takiego źródła i fundamentu. Ekran jest miejscem, gdzie znaki odnoszące się do realności mogą realność zastępować. No właśnie chodzi o to, że nie mówimy, że to jest to samo. Materia jest inna, tutaj jest elektroniczna. Coś, co przez niektórych teoretyków jest nazywane immaterią, choć to jest podejrzane pojęcie, bo trudno sobie wyobrazić świat immaterialny. On jest zawsze jakoś materialny, materia duchowa, prawda, można tu się powoływać od starożytnych materialistów, czy wchodzić w dualizmy, heglizmy i zawsze gdzieś ta materia ukaże swoją twarz. Natomiast no, chodzi o to, żeby pokazywać, iż to jest, że to jest odmienne, ale istniejące. Czyli, że światy wirtualne mają inną naturę co do na przykład fizyczności, ale to nie znaczy, że są nierzeczywiste, immaterialne w sensie ontologicznym, tylko że są właśnie z innej materii elektronicznej, tworzone procesów informatycznych, algorytmów, przebiegu procesów w procesorze. No czasami właśnie jako ontologii rozmawiałem, to ktoś zadał mi pytanie, czy rzeczywiście to musi być taka analiza oparta o byt, czy może by to była struktura procesora, prawda? No, pozostawiam to w tej chwili bez odpowiedzi, tylko pokazuję, jakie wątki mogą się tutaj pojawić. Odmienność sfery bytu elektronicznej w stosunku do fizycznej. Okej, zobaczmy, co tutaj mamy. Jak widać, mamy tutaj słuchaczy, może zrobię taką drobną odjazd kamery, tak żebyście Państwo zobaczyli, jak tu wygląda w Akademii. Tutaj akurat zahaczyliśmy o Partenon, jedna z auli, jak widać poduszki, gdzie studenci zasiadają.
studenci, studentki, także tutaj właśnie wspomniane wcześniej ognisko jest, ale też nie chcę tutaj tą kamerką błąkać się po ogrodzie akademickim, bo musielibyśmy to po prostu zacząć zwiedzać. Też, żeby nie tracić w tym momencie czasu, a jedynie chcę pokazać, że to jest główna część Akademii Elektronik. O, przez moment wpadliśmy kamerą do jaskini Platona, a to jest plaża, na której też są prowadzone wykłady. Wracam już kamerką do miejsca no, takiego, żebyśmy widzieli ekran. Momencik. Ci, którzy grają w gry komputerowe, no to wiedzą, o co chodzi. No i właśnie tutaj kolejny cytat z Adriana de Souza Silva, The Invisible Imaginary Museum Spaces, Hybrid Reality and Nanotechnology. I czytamy, że idea immaterialności, tutaj to słowo immaterialne zostawmy w nawiasie, nie kłóćmy się z autorką, była podstawową dla określenia cyberprzestrzeni jako miejsca imaginacji, ponieważ dotyczyło to immaterialności, pozwoliło na uwolnienie od ograniczeń świata fizycznego, umożliwiło kreowanie nowych miejsc i nowych tożsamości. Stało się możliwe, by porzucić materialne ciało i podróżować po świecie jako ciało informatyczne. No, tu znowu sięgnęlibyśmy po szereg spraw, które albo wiążą się od zwykłego zaistnienia na Facebooku czy na własnej stronie, a kończą się na kurzweilowskim uploadingu umysłu do komputera. Jak widać, również cała sfera zagadnień, które tutaj by się pojawiły, generalnie trochę tu nawet takie porównanie, przeciwstawione są te dwie sfery bytu, czyli właśnie to, co tutaj Adriana de Souza Silva nazywa czymś immaterialnym w stosunku do fizyczności. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Dobrze. Oj, otwarło się, a to muszę zahaczyć. Okej. No, może dalej, bo to też nie chodzi o to, że wszystkie slajdy musimy pokazać. O właśnie, mamy tutaj pierwszy slajd z ontoelektroniki, jak sądzę. Czyli przechodzę do drugiej części wypowiedzi właśnie ontoelektroniki, czyli analizy ontologicznej nakierowanej na analizę bytu elektronicznego. No, może cytat w takim razie, że przedmiotem ontoelektroniki jest ontologiczna analiza rzeczywistości elektronicznej jako sfery bytu, czyli potraktowanie zjawisk powstających w sieci jako rodzaju rzeczywistości. Proponuje przez to filozoficzny opis rzeczywistości elektronicznej, która traktowana jest jako alternatywna rzeczywistość w stosunku do rzeczywistości świata fizycznego. Oprócz ontologicznej pojawia się tutaj problematyka aksjologiczna, antropologiczna lub egzystencjalna. No to już o tym wspominałem, no ale właśnie jak się włącza te wątki egzystencjalne, antropologiczne, szczególnie aksjologiczne, to wtedy to się staje jeszcze bardziej intensywne. To wtedy Państwo dostrzegacie perspektywę swoich innych zachowań w sieci, właśnie budowania swojego portretu, tożsamości sieciowej, zobowiązania, które to za sobą niesie. W zasadzie konsekwencje działania w sieci czasami ciągną się przez całe życie. To, jak w tej chwili na przykład firmy sczytują informacje, i to historyczne, o ludziach, przyjmując ich do pracy lub nie, właśnie ma wpływ na akceptację lub dezakceptację. Każda wypowiedź sieciowa jest w zasadzie wypowiedzią publiczną. Ten wykład również jest wypowiedzią publiczną. Ktoś go może nagrywać, sam go nagrywam, pewnie go upublicznię i tak dalej, i tak się to plecie. Problem polega na tym, że nie za bardzo wiadomo, jaka jest alternatywa. To znaczy, można porzucić, próbować porzucić sieć, ale pewnie tego się nie da zrobić. I to jest właśnie związane z paradygmatem technologii i wartością zapośredniczenia, usieciowienia. Egzystencja, która jest usieciowiona. Widzę to na przestrzeni na przykład 20 lat, jak zmienia się stosunek do zapośredniczenia, jak zmienia się stosunek do literatury, która jest usieciowiona albo nie. No, w po prostu w sposób błyskawiczny następują zmiany mentalne, na których w wielu wypadkach sam nie nadążam w tej chwili już, bo widzę, że moje studentki i studenci niby mówią o tym samym, ale mówią jednak inaczej. W taki sposób, że mnie to klikanie przy nich wcale nie musi tak dobrze wychodzić, jak 15 lat temu, kiedy bardzo dobry byłem z klikania, prawda, on the edge. A teraz widzę, że te technologie się zmieniają i no po prostu na tym ten rozwój polega. Ale to głównie też kwestie mentalne w to wchodzą.
No i płaszczyzny i warstwy wyróżnione w rzeczywistości elektronicznej, czyli mamy, króciutko tutaj będę omawiał to, mamy warstwę kulturową, czyli to jest właśnie powszechne użycie technologii, różnych urządzeń, zapośredniczania się do różnych miejsc, kupowania biletów, używania USOS-a, załatwiania właśnie wszystkich spraw przez sieć. Warstwa technologiczna, która jest związana z samymi urządzeniami, interfejsami. To mogą być specjalistyczne konsole, to mogą być interfejsy, jak wspomniane HMD, albo po prostu zwykłe smartfony czy laptopy, ale także urządzenia sieciowe w sensie organizacji sieci, tak? Czyli że szybkość przetwarzania, w zasadzie no teraz takie sieci terabajtowe, no to jak w instytucie tutaj mamy, to już dobrze nam mogą służyć, ale to przynajmniej te 50 mega, prawda, do 100 jest potrzebne. No i płaszczyzna analizy filozoficznej, czyli ontologia, czyli to, o czym teraz mówimy, czyli analiza bytu, i to emanuje na inne różne zagadnienia metafizyczne. Chodzi o to, że doświadczenie bytu w tym wypadku, staram się powiedzieć, ma ogromne znaczenie, kiedy mówimy o technologii i bycie elektronicznym. Znaczy, że zjawisko klikalności może dla kogoś być bardziej zobowiązujące niż wypowiedź przed tym budynkiem tutaj, po prostu wymiana zdań. To jest doświadczenie metafizyczne, które w tym wypadku budowane jest przez poczucie zobowiązania działania w sieci. A więc na tym można nadbudowywać, jak ktoś się odważa. No, tak czasami wchodzę w ten obszar, aczkolwiek jeśli chodzi o te zagadnienia właśnie od elektroniki, to tutaj nie zamierzam iść na kompromis, no, ale wykroczenie każde już oczywiście tak. Poza tą tematykę, właśnie ono rodzi zobowiązanie, które polega na zrozumieniu bytu, bytowania, egzystowaniu. No, można to arbitralnie odciąć się od tego i zrezygnować z tego sposobu myślenia, niemniej, jak wspomniałem na początku, na tym mi zależy i to w kontekście zjawisk sieciowych. Epistemologia, która jest związana z alinearnością, konektywnością, z przysłowiową Wikipedią, bez której chyba rozumiemy, że trudno by było sobie dzisiaj poradzić czy żyć. I nikt rozsądny nie będzie negował jej wartości, a najprawdopodobniej ona będzie ewoluować w jakiejś w ogóle bazę danych ludzkości, rozwijając się, czy to przy pomocy Google Maps, czy GPS-a idącego za tym. No, można tu dobudowywać treści na różnym poziomie, ich szczegółowości. No, ale takimi wytworami, które pojawiły się od czasów peer-to-peer, czyli systemów powstających w latach na początku 90. lat i pierwszej sieci www, czyli to jest 90-91 rok, Berners-Lee, czy właśnie wspomniany YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, to są wszystko nowe rzeczy, da, których nie było w momencie, kiedy nie było sieci. Jak się pojawiły, to one pociągnęły za sobą i wątki antropologiczne, i pewien rodzaj aktywności, i skupiły wokół siebie ludzi na zasadzie takiej, że tam właśnie rodzi się wymiar metafizyczny sieci. Albo ktoś ma tego świadomość, albo nie. No to tutaj filozofia moim zdaniem jest bardzo ważna. Właśnie zrozumienie ontologiczne czy antropologiczne zdarzeń sieciowych. Estetyka, która jest związana głównie ze sztuką nowych mediów, ale tu można wymienić na przykład net art, post-internet art, osobna tematyka, poświęcam temu 3 kursy, także po prostu no, w tym momencie nawet nie chcę zaczynać tej tematyki. Etyka, bardzo ważna sprawa w sieci. Wspomniałem już też w połączeniu z technologiami, które już nie są tylko VR-owe, nie są sieciowe, ale AI, czyli sztuczna inteligencja, hybrydyzacja. Cały czas w Akademii przez ten rok były tematy o sztucznej inteligencji. Jednym z nich były całe grupy stwierdzeń dotyczących tego, czy AI powinna być moralna, jakkolwiek rozumieć moralność. Bo to już nie chodzi o to, żebyśmy tutaj egzemplifikowali to pojęcie, ale o to, żebyśmy się zastanowili, czy ona będzie rozumieć to, co ludzkie, czy będzie rozumieć przestrzeń człowieka, komunikować się w kategoriach dobra i zła, czy to na zasadzie kualiów, takich, które są zaprogramowane, no, jak to najczęściej się mówi, w imię doskonałego ekspresu do kawy, czy jakieś bardziej wyrafinowane teorie operujące emergencją, świadomością czy myśleniem. Ale generalnie problem nie zniknie. Czy będziemy materialistami i redukcjonistami, czy fenomenalistami od świadomości,
i fenomenów, zagadnienie relacji aksjologicznej opartej o dobro i zło, prawdę i fałsz AI z pewnością zaistnieje, jeśli już na nie nie jest pora. Hawking i Musk niedawno, rok czy dwa lata temu, przestrzegali przed tym, żeby uważać właśnie na te sfery, a Eliezer Jutkowski, filozof od AI, szczególnie od aksjologii, cały czas pisze o tym, że to jest zagadnienie fundamentalne w sztucznej inteligencji. Nie algorytm taki czy inny, ale to, czy ona będzie rozumieć człowieczeństwo, egzystencję ludzką i wartość na przykład podnoszenia, ratowania człowieczeństwa w imię innych przemian, na przykład ekologicznych. No? To jeśli chodzi o etykę, ale tu jest też kwestia komunikacji między ludźmi, prawda? Czyli od hejtu do uniesienia, no, w skrócie można by było powiedzieć. No i antropologia, znowu zespół zagadnień, które są związane właśnie z paradygmatem technologii, czyli z przeplataniem się ludzkiej egzystencji, całych społeczeństw, dosłowny wymiar globalizacji, jaki wynika z sieci, i przed czym nie da się uciec. To znaczy, to nie jest tak, że my tutaj na tym wykładzie rozmawiamy to albo tamto, prawda? To jest to, że chcę powiedzieć, jeżeli macie Państwo pomysł nad tym, jak zaprzeczyć na przykład tezie, że stwierdzam, iż paradygmat technologii, że paradygmatem rozwoju ludzkości dzisiaj jest technologia, to chętnie wysłucham, czy to krytyki, czy to stwierdzenia, które by było alternatywne. To są stwierdzenia metafizyczne, tylko że jeszcze nie formułowane jako sądy metafizyczne. Technologia jako wartość egzystencjalna, przed której nie da się uciec, ale to jest otoczka. To jest to, że w ten sposób wielu teoretyków, filozofów mówi, rozmawia, pisze, właśnie ocierając się o metafizykę. No, faktycznie ona tam tkwi, ten sąd metafizyczny, ale jednak na wypowiedź, która zawiera sąd metafizyczny, no to trzeba się trochę bardziej postarać i skupić niż na taką otoczkę dochodzenia do sądów metafizycznych. No. Tutaj kolejny schemat, niech się wyrezuje, który też właśnie ontoelektronice służy i właśnie służy też stwierdzeniu metafizycznym, czy stwierdzeniu dotyczącym rzeczywistości elektronicznej. To jest ta jedyna sfera, gdzie do metafizyki się odnoszę. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj środowisko elektroniczne jako cały zestaw zagadnień związanych z technologią. Świat fizyczny, wirtualny, wszystko, co jest napędzane informatyką, prądem i wpływa na ludzkie życie. No i jest implementacja, czyli właśnie to, że implementujemy, wrzucamy, tworzymy w sieci formę tego, co dawniej istniało tylko na papierze, co istniało tylko w formie no, właśnie takiej fizycznej. No i jest to proces transpozycjonowania, czyli tworzenia elektronicznego realizmu. No a następnie, kiedy już mamy do czynienia z rzeczywistością elektroniczną, czyli z tym elektronicznym realizm, następuje antropizacja czy egzystencjalizacja, przyzwyczajenie. Właściwie można powiedzieć, że niemożność wyzbycia się funkcjonowania w pewnych obszarach sieciowych, samego użycia technologii, no i tworzy się elektroniczna antroposfera, którego tu pojęcia nie rozwijam, głównie chodziłoby o rzeczywistość elektroniczną, czyli właśnie to, że jest to rzeczywistość alternatywna w stosunku do świata fizycznego, jakoś tam interferująca z nią, i to jest przedmiotem szerszej dyskusji o ontoelektronice, ale generalnie, że jest to rzeczywistość i to jest bardzo ważne, a nie coś innego, nie jakiegoś rodzaju właśnie symulacja, coś niedookreślonego. Rola filozofii metafizycznej polega na tym, żeby pewne rzeczy, które są tak ważne, w tym wypadku mówię o zjawiskach sieciowych, nazwać ze względu na pojęcia i sposoby myślenia filozoficznego, czyli nazwać w tym wypadku rodzajem rzeczywistości. To jest znane od czasów Platona, Ingardena, wielość różnych rzeczywistości, prawda? Tutaj dochodzimy do nowej rzeczywistości elektronicznej. Zobaczmy, co tam jest. Nie będę pokazywał wszystkich slajdów, raczej chciałbym wysłuchać Państwa zdania, dyskusji. No właśnie tutaj jest jedno z takich stwierdzeń, które aspiruje do tej wypowiedzi metafizycznej.
czytam, że metafizyczne konsekwencje powstają z analizy wtedy, gdy nie mówimy o elektronicznym obrazie, ale o elektronicznym bycie. Kiedy mam obraz pióra, rozumiem, że to obraz pióra, ale kiedy mam do czynienia z wykreowanym elektronicznie piórem, nie traktuję go jako obraz lub symulację, ale jako elektroniczny byt. Pióro i możliwość pisania stają się rzeczywiste. I to są takie zdania, które pokazują, że przechodzi się od niedookreślonego obrazu VR-u czy zjawisk sieciowych do rozumienia ich jako funkcjonalnych bytów, które przestają być na przykład obrazami, a stają się przedmiotami użytkowymi. W tym wypadku elektronicznym bytem. Obraz pióra to coś innego niż pióro wirtualne, które służy pisaniu i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jedna z takich tez, która buduje metafizykę bytu elektronicznego. No, następnie są, mogą być, za tym iść mogą bardziej arbitralne stwierdzenia, których tu już kilka padło, na pewno Państwo wyczuliście, w jakim kierunku tutaj ten wykład się toczy. No dobrze, ale pójdźmy dalej. Zobaczmy, co tam jeszcze jest, tak żeby... Liczę, że będziemy jeszcze dyskutować. Dobrze, niech się wyrezuje. Chyba, że są w tym momencie jakieś pytania, zapraszam do dyskusji, bo to nie znaczy, że te wszystkie slajdy musimy pokazać. Czy chcielibyście Państwo zabrać głos, coś powiedzieć? Bardzo proszę. No, bardzo proszę. Jak co, przepraszam? W procesie stan bytowania idei, to jest na przykład, ja tego do końca nie rozumiem. W sensie mam troszeczkę inne przekonania, to jest może wybór. Natomiast chciałbym też zrozumieć tą drugą perspektywę, którą Pan prezentuje. Jakby bardzo się więcej powiedzieć na ten temat. Ja bardzo chętnie posłucham. Dobrze, no oczywiście, że tak. To trochę się bierze też z rozstrzygnięć filozoficznych, jakie każdy z nas, jeżeli do tego się poczuwa, jakie rozstrzygnięcie dokonuje w sobie. Jeden jest platonistą, drugi nie, bardziej idzie w kierunku na przykład konstruktywistycznym. Jeżeli przyjmuje się istnienie świata platońskiego idei jako na przykład świata matematyki, to wtedy świat matematyki staje się rodzajem rzeczywistości. Zgoda, prawda? Jeżeli przyjmuje się, że świat wartości, takich jak dobro i zło, jest obiektywnym stanem, takim jak na przykład postulowanym jako w transcendentaliach. Tak rzucam w tej chwili na zasadzie, żeby to było eksplicytne, a nie żeby wikłać się w jakieś szczegóły. Czyli że wartości istnieją wokół nas, są niewidoczne, nie są fizyczne, ale intuicyjnie są rozpoznawalne, bo każdy kiedyś był oszukany i każdy kiedyś był miłosierny. Doznał dobra i doznał zła i nie było to imaginacja, ale to była rzeczywistość, która przejawiała się w myślach i uczuciach, niemniej była faktyczna co do istnienia w rzeczywistości transcendentnej, zakładając, że zgadzamy się na taki sposób mówienia o świecie. A więc matematyka i Platon jako rodzaj rzeczywistości, wartości jako inny rodzaj, ale też rzeczywistych bytów. No. Sztuka jest podobnie. No. Też się mówi, że dzieła sztuki, no, jak kosztują po 200 milionów dolarów na metry, licząc na 2 metry, to znaczy, że jest dość droga, widocznie coś tam musi być. Prawda? Więc chodzi o to, że to też są inne byty niż zwykłe przedmioty ze świata fizycznego, choć na pierwszy rzut oka wyglądają jak przedmioty ze świata fizycznego. Stany immanentne też są jakiegoś rodzaju bytami, choć to, na ile one transcendują, to inna sprawa. Rzeczywistość elektroniczna staje się przedmiotem zainteresowania i aktywności. I jeżeli nie potraktować jej jako zespołu i struktury rzeczywistych zdarzeń, człowiek traci sferę egzystencjalną. Rolą naszą jest uzasadnić w analizie ontologicznej, na ile jest to możliwe, że sfera ta jest istniejąca w dzisiejszych czasach i przejść, na ile to jest możliwe, do sądów metafizycznych, czyli zagwarantować jej w wypowiedzi transcendence, wspólnotę,
rzeczywiste struktury, obiektywizm, minimum intersubiektywizm, przejść do informatyki, do serwerów, jeżeli ktoś chce, ale nie pozostawić na poziomie niebytu albo słabego ontologicznie bytu, bo wtedy można się zderzyć z rzeczywistością, nie tylko elektroniczną. Nie ma siły po prostu, mówiąc krótko, wyboru, to znaczy można tak wybierać, żeby nie myśleć metafizycznie, ale to może mieć ogromne konsekwencje, dlatego że wtedy człowiek jest oddalony od istnienia, każdego istnienia, każde istnienie jest cenne, drugi człowiek, świat, wartości i tak dalej, ale tutaj tworzy się jeszcze zobowiązanie zawodowe, ekscytacja, no codzienność. Czy w jakiś sposób odpowiedziałem na pańskie pytanie? Podkreślam, tu chodzi o to jeszcze, jaką naturę w sobie nosimy jako filozofowie. Jeżeli ktoś się decyduje, jak ja w tym wykładzie, na stwierdzenia, które niektórych państwa mogą szokować, denerwować z tym właśnie istnieniem i metafizyką, to są po prostu inne, to jest inne podejście do filozofii. Po prostu nie chcę odejść od podejścia metafizycznego, nie chcę porzucić słowa istnienie, tak samo jak wartości, jak człowiek, człowieczeństwo, byt, no mierzę się z tym i pewnie z tym umrę, prawda? Ale wolę to niż tamto, może w ten sposób. No. Bardzo proszę, czy coś jeszcze? Zapraszam do dyskusji. W każdym razie kolejny slajd, właśnie ten taki ogólniejszy. Przypominam, że na początku chciałem pokazać jako wprowadzenie kilka cytatów teoretyków, którzy nakreślają podobny sposób myślenia, jaki w tym wykładzie jest przedstawiany. Potem były chyba ze cztery slajdy związane z ontoelektroniką, z pokazaniem tej różnicy pomiędzy obrazem a elektronicznym bytem. I to jest no właśnie to stwierdzenie, które tutaj nazywam metafizycznym, oczywiście no, trzeba by było pójść w tym dalej. No i teraz szersza perspektywa związana z paradygmatem technologii Dona Eicht, cytat: Technology and the life world from garden to earth, to bardzo znany filozof, teoretyk i czytamy tutaj, że cytuję, współcześnie z ludzkiego punktu widzenia życie na Ziemi, life world, bez technologii musi być co najwyżej wyimaginowaną projekcją. Jednak każda analiza takiego świata lub nawet różnica między światami technologicznym i pozbawionym technologii musi rozpoczynać się od tego, że technologie mogą zajmować zasadnicze miejsce w takim świecie. Tu chodzi o to, że filozofia technologii pokazuje, że czy w niej zawierają się stwierdzenia, ona posiada rodzaj immanencji, że to są stwierdzenia metafizyczne, znaczy, że nie da się tego wyzbyć. W rozwoju także w tym stwierdzeniu pada, że trudno sobie wyobrazić rozwój jakiegoś świata. Owszem, natura może się jako natura rozwijać, no to wiadomo, że to może trwać miliony, miliardy lat, tak, ale w takim kontekście, że ten rozwój ma jakiś inny rys jakościowy, to według tego teoretyka będzie to rozwój oparty o przemianę natury w nienaturę. To, co biologiczne, będzie współistniało z tym, co niebiologiczne, technologiczne. Sztuczna inteligencja, w skrócie mówiąc, jest rodzajem myślenia, które może jest inne od ludzkiego, bo struktura procesów jest nieco inna, nie tak bardzo holistyczna, ale za to są to szybsze systemy i operujące większymi bazami danych. Nie ma co im odbierać pojęcia inteligencji. Zapewne też i zgodzilibyśmy się może na pojęcie myślenia, ale właśnie jeśli ma nastąpić zmiana jakościowa, to mówimy o sztucznej inteligencji, to mówimy o alternatywnych rzeczywistościach. Nie chcę brnąć za daleko, ale współczesna nauka jest fascynująca, jeśli chodzi o zmiany. Codziennie dostaję kilkanaście maili, które są informacjami ze świata, to są maile z websajtów różnych instytucji, takie, no, gdzie tam jestem pologowany, o odkryciach naukowych, czy to właśnie w genetyce, czy w technologiach kosmicznych, czy sztuczna inteligencja, to już po prostu kasuje te maile, bo jest ich za dużo, gdzie została implementowana i co, jaka sfera życia została w ten sposób zaangażowana. Sam jestem włączony w dyskusję
na, no już na pewnym poziomie dotyczącym transportu, transportu właśnie w oparciu o sztuczną inteligencję w Polsce. Czy warto to wprowadzać? Czy to ma być infrastruktura, czy samochód autonomiczny, ale w każdym razie te dyskusje prowadzą do rozstrzygnięć na poziomie tam finansowym jakimś, żeby na przykład to weszło, czy nie weszło. Ale ci ludzie mnie pytają po to, że oni wiedzą, jaka jest moja odpowiedź, więc raczej tak to wygląda. Ale generalnie takie dyskusje są toczone. To właśnie jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o świat człowieka. To bardzo dziwne, człowiek z natury, z krwi i kości nagle zaczyna manipulować genami, wybiera się wspólnie ze sztuczną inteligencją w kosmos, hybrydyzuje się, wszczepiając sobie implanty, a są takie projekty na świecie już nie jeden prowadzone. No i trochę natura zanika, trochę zyskuje na wartości ze względu, że samo człowieczeństwo zyskuje jako wiedza, jako człowiek wzmocniony technologicznie. Trudno alternatywę sobie wymyśleć. Można to krytykować, można rozważać, czy ta droga jest dobra, czy zła, w którą stronę pójść i tak dalej, ale generalnie paradygmatycznie to tu nie za bardzo jest dyskusja. Chyba że Państwo ją podejmiecie i tutaj wspólnie jakiś argument pojawiłby się. I kolejny slajd, też zapewne w tym samym duchu, zaraz się wyrezuje. Slajd. No właśnie, Tim Etchell's Certain Fragments, Contemporary Performance, Forced Entertainment. I cytuję, że to, co chcę powiedzieć, to tyle, że musisz zastanowić się nad technologią. Musisz jej używać, ponieważ ona jest w twoim krwiobiegu. Technologia będzie poruszać się i mówić przez ciebie, czy tego chcesz, czy nie. Lepiej tego nie ignoruj. Taki filozof, który jeszcze do końca właśnie wypowiada, wartościuje ignorowanie tych różnych rzeczy, które do nas dopływają, a szczególnie tych, które na nas oddziałują, no może spowodować jakiś niedopłat. To są rzeczy, które są planowane przez korporacje, przez rządy, przez instytuty badawcze, ze sobą splecione, ale generalnie one mniej więcej do tego samego zmierzają, czyli żeby postawić kolejny serwer, żeby właśnie stworzyć jakiś system bez, na przykład bez pieniądza fizycznego, automatyzować i wirtualizować różnego rodzaju aktywność i codzienność. No i właśnie refleksja filozoficzna nad tym wydaje się niesłychanie ważna. Jeśli się jej nie podejmie, właśnie nie podejdzie ontologicznie czy metafizycznie, to gdzieś się ulotni, no i wtedy egzystencja w tym lekko płynie, prawda? A nie to, że świadomie człowiek porusza się po interfejsie jakiegoś systemu. Ponieważ nie przedstawiłem się na początku, więc zrobię to na końcu. Nie mogę złapać slajdu. Jest, ok, myślę, że jeszcze jeden czy dwa slajdy, ale nie jest konieczne, żebyśmy wszystkie obejrzeli. Minęła godzina. No na przykład Introduction to Cyber Culture, jedna z najważniejszych książek o cyberkulturze Davida Bella. I cytuję, dla mnie to, co chcę, by było od teraz już jasne, komputer jest pierwszym, najbardziej wpływającym na moją pracę narzędziem. Mam w stosunku do niego rytualny stosunek, co sprawia, że strukturuje to mój dzień pracy. No, nie wiem, czy Państwo mieliście jakieś odczucia, jak na przykład sieć w domu Wam wysiadła, czy właśnie, czy zgubiliście jakiś telefon albo coś takiego, jak u nas sieć dawniej padała, to wszyscy spotykaliśmy się nagle w pokoju, oczy w słup, nie było wiadomo, co się dzieje, lekkie podenerwowanie, po godzinie jeszcze większe podenerwowanie, no i trzeba było reagować. W tej chwili już mamy trzy sieci, żeby już nie było stanów krytycznych w ramach rodziny, tylko jak już padnie sieć, to żeby ustawić jakiś hotspot jakoś, żeby się ratować. No ale właśnie to jest kopiowanie plików, zapasowe komputery, myślenie do przodu z wyprzedzeniem, co się stanie, jak coś pójdzie nie tak z technologią, zabezpieczenia. W każdym razie każdy sobie może zadać pytanie, na ile smartfon albo laptop strukturuje Państwa codzienność, na ile strukturuje sprawy zawodowe.
czy naprawdę odrzucenie tego na zasadzie, ach, te komputery, ach, ten internet, czy to nie jest takie stwierdzenie nad wyraz, taka, prawda, wyrażenie pewnej ekspresji, ale całkowicie niefilozoficzne w świetle tego, co tutaj pada. Jest to z jednej strony ułatwienie i wzmocnienie, z drugiej strony obciążenie, dociążenie biologizmu i psychiki, prawda? Myślenie interfejsem, zdolność klikalności, świadomość konektywności, która właściwie mało kogo interesuje, jak te dane krążą, i tak piszemy na tym Facebooku, wszędzie i tak dalej, a systemy monitorujące to zbierają, tak jak na przykład Echelon. Dużo spraw, które by można tutaj poruszyć. Zobaczmy jeszcze, jaki tu jest slajd, ale myślę, że powoli będziemy tutaj już kończyć. Podejrzyjmy, o, może właśnie, co tutaj jest. Tu będzie chyba Hans Jonas, z tego co pamiętam. I właśnie Hansa Jonasa, zasada odpowiedzialności, etyka dla cywilizacji technologicznej, i czytamy, że obecnie technę w postaci nowoczesnej techniki przeobraziła się w nieskończone parcie naprzód rodzaju ludzkiego. Jego najważniejsze przedsięwzięcie, w którego ciągłym, samoprzekraczającym się posuwaniu naprzód ku coraz wyższym dokonaniom usiłuje się widzieć powołanie człowieka i którego powodzenie w osiąganiu maksymalnej kontroli nad rzeczami i samym człowiekiem wydaje się spełnieniem jego przeznaczenia. No, to przecież wielki etyk, da? Ale widać, że tu w tym cytacie tkwi głębokie przekonanie o znaczeniu technologii dla rozwoju człowieka, dla antropologii. Myślę, że tutaj możemy to zostawić, niech ten slajd pozostanie, i zapraszam do dyskusji, do, mam nadzieję, że coś się Państwu nasunęło. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Że właśnie ten rozwój technologii powinien spowodować pojawienie się nowego języka, nowych pojęć. Znaczy one już są, ale nie używa tradycyjnego języka filozofii, się uświadomić pewnie. Natomiast zastanawiam się, czy nie należałoby jednak bardziej mocno tworzyć nowy język. No bo chyba nie było takiej sytuacji wcześniej, jak filozofowie podejmowali kwestie, kim jest człowiek i tak dalej, co to jest byt. Kiedy ta sfera właśnie rzeczywistości realnej i tej rzeczywistości cyfrowej czy sztucznej, no. Ja to myślę o tym, do tej drodze, którą Stella zapoczątkowała, czyli tej połączenia tej sfery biologicznej, prawda, i technologii, no nigdy nie było czegoś takiego. I tutaj jest zaciera się ta granica, proszę. Ona jeszcze jest wyraźna, ale za szczęście jest przekraczana, czy wobec tego ten język nie powinien się wytworzyć szybciej, jakby, bo ciągle być może nawet się wikłamy w pewne słowa. I drugie pytanie, które się z tym wiąże, jak Pan uważa, jak filozofia sobie radzi w ogóle z tym rozwojem technologii? Czy na pewno Pan lepiej zna pracę filozoficzną na ten temat, ale mam wrażenie, że jeszcze nie bardzo. Czy jakby nie nadąża do końca ta myśl filozoficzna za rozwojem technologii? Może od tego pierwszego zacznę. To jest bardzo ważna uwaga i można się z nią zgodzić, że język w ogóle nie nadąża za rozwojem i fenomenami, które współczesna nauka nam podsuwa. Dobrym przykładem jest kognitywistyka. Kiedy rozmawiamy z kognitywistami, czy to na zajęciach, czy konferencjach, to ciągle pojawiają się pojęcia, które opisują człowieka. Inteligencja, język, myślenie, świadomość. A potem można z wypowiedzi zrozumieć, że ta osoba mówiła o robotach inteligentnych, prawda? Tylko że to są ciągle pojęcia ludzkie. Nieraz wspominałem o tym, że przydałyby się neologizmy, nowe pojęcia, nowy słownik, encyklopedia kognitywistyczna. I rzeczywiście no, tutaj jest dużo do zrobienia. Z tym jest cały czas problem. To znaczy w przypadku VR-u no, pojawiły się takie pojęcia jak wspomniana imersja, teleobecność, telematyczność, o której wspomniałem, prawda?
Nawet interaktywność się pojawiła jako bardziej takie metodologiczne pojęcie, bo związane z interfejsem i z klikalnością, z konektywnością. Prawda? Pojawiło się pojęcie augmentalizmu, poszerzenia, stosowane również i w hybrydyzacji. Ale zgadza się, że tego jest za mało. Szczególnie wtedy, kiedy chodzi o w miarę autonomiczne systemy, mniej lub bardziej kognitywne czy inteligentne. Natomiast co do drugiego pytania, to wolałbym uniknąć odpowiedzi. Jakoś tak będę się starał po prostu nie odpowiedzieć, odpowiadając. Bo chodzi o to, że tu jest duży wachlarz wśród filozofów związany z zainteresowaniami i pewnego rodzaju hermetycznością. Już sama filozofia jest podzielona ze względu na filozofów, którzy bardziej idą w kierunku umetafizyczniania rzeczywistości w stosunku do tych, którzy tego nie czynią, bo uważają, że to jest nawet nadużycie w myśleniu o świecie. A już te zjawiska, które są związane z rozwojem technologii w sensie ogólnym albo tym, o czym dzisiaj mówimy, czyli rzeczywistością wirtualną, one są rozważane przez pojedynczych ludzi tworzących pewną grupę. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że to w ostatnich latach się zmienia, głównie mam na myśli studentki, studentów. Chodzi o to, że młodsze pokolenie potrafi holistycznie myśleć o technologii. To nie jest tak, że ja na przykład tu wybiórczo biorę to czy tamto i tak, tylko zauważyłem, że to jest, że się łączy albo w imię działalności sieciowej, albo wypowiedzi, która jest związana z paradygmatem technologii. Być może wokół mnie takie osoby są skupione, ale w każdym razie takiego rozdźwięku pomiędzy myśleniem, mentalnością, jaki miałem 15 lat temu, czy nawet 10, dzisiaj wśród młodzieży nie odczuwam. To się zamieniło w codzienność. Mentalność, przeistoczyła się mentalność. Ja jednak myślę opozycją, tak jak pani to zauważyła, i pewnymi pojęciami, które tą opozycję stwarzają. Współczesna młodzież, myślę, że tak nie myśli. To jest jakoś wyrównane bardziej. Także może idą inne czasy dla percepcji technologii i może wtedy wszystko się zmieni. Na zasadzie takiej, że te grupy myślicieli również znajdą się wewnątrz tego problemu, dlatego że przed nim uciec się nie da. Dopóki to było czymś zewnętrznym, takim, znaczy takim, co można było obserwować i opisywać, to było to, o czym pani mówi. No, mniej więcej moja wypowiedź też jest podobna, ale w momencie, kiedy to się staje coraz bardziej przestrzenią codzienności, to przestaje być wyłącznie przedmiotem analizy, ale staje się samym życiem, czyli rozwój technologii i zjawisk z tym związanych w sensie ogólnym. Także bezpośrednio o filozofach nie odpowiedziałem, ale starałem się jednak nawiązać do pytania. Czy coś jeszcze? Zapraszam do pytań. Mogę. Pan pokazał trochę się tutaj, jaki stworzył obraz, że właściwie te wszystkie systemy są przede wszystkim rodzajem małej rzeczywistości czy ogólnej rzeczywistości. Natomiast coraz bardziej się w tej prezentacji jakoś zanika taka świadomość, że jednak to ma charakter obrazu, znaku. A w związku z tym. Czy to ma charakter? Charakter obrazowy, charakter znaku. Oczywiście te przykłady z tym biurem, oczywiście to są jakieś skrajności. Natomiast te wszystkie rzeczy, na przykład to, co pan pokazuje, tu przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale w dużym stopniu to są znaki, w dużym stopniu to są obrazy czegoś też. No a konsekwencją tego, o czym pan mówił, że to jest przede wszystkim rzeczywistość, jest to, że nie interpretujemy tego, a po prostu opisujemy rzeczywistość. Czyli nie musimy tego interpretować. To znaczy, nie musimy. Ale w mojej wypowiedzi wybija ton, że lepiej jest operować pojęciem istnienia, niż tego nie robić w ogóle. To jest rozstrzygnięcie. Ja się mogę z panem zgodzić w tej dyspucie akademickiej, ale nie w momencie, kiedy będę podejmował jakieś kroki. Charakter obrazowy, charakter znaku nie umniejsza rzeczywistości. Zgadza się, jak najbardziej. No jest to pewna symbolika przestrzeni zobrazowanej. Na pewno tak.
jeżeli mamy iść w tym... W stosunku do tej rzeczywistości, prawda? Tak, no dobrze. Ten stosunek nie oznacza, że to jest prawdziwe, ale to jest nieprawdziwe. Natomiast ja nie przekreślam tego, prawda? Natomiast gdy zaprzeczenie tego z pewną skeptyczną związkowi, czy tym tam istnieniu tego jako znaku, czy jako obrazu, czy... Zgadza się. Ma pan rację. Oczywiście, że tak. Zgadza się, to jest chyba w ogóle ogólne stwierdzenie, dość uniwersalne, prawda, no, że funkcjonujemy w rzeczywistości znakowej, prawda, jakiejś tam semantycznej. Tutaj chyba to jest bardzo ważny wątek. Bardzo ciekawa uwaga, bardzo dziękuję za ten komentarz. Czy coś jeszcze? Zapraszam do dyskusji w obydwu światach zresztą. Jeżeli Państwo macie jeszcze chwilę, to mogę ze dwie aule pokazać w Akademii. Przejdźmy może do Jaskini Platona, a potem do Galerii Śródbrzeżnej. Później siądziemy przy ognisku, zobaczymy, czy będą pytania, czy nie. Zapraszam także słuchaczy, żebyśmy poszli do Jaskini Platona. Tutaj właśnie Nitro w przebraniu za trakiego stwora no, dopilnowuje wielu spraw akademickich. Chcę też powiedzieć, że ogromną pomocą są osoby ze świata Second Life. Oczywiście one mają swoje odpowiedniki awatarów biologicznych w różnych miejscach w Polsce i na świecie, ale bez działalności tych osób Akademia nie mogłaby istnieć, gdyż tu jest dość dużo różnych obowiązków i, no i trzeba o tym pamiętać, że te osoby właśnie o to dbają. To jest jaskinia platońska, Platona. No po prostu jedna z aul, prawda, w której odbywamy zajęcia. Przejdźmy dalej, jeszcze jedna czy dwa miejsca, tak żeby Państwu pokazać, jak to tu wygląda. Cześć, Awares. Są jakieś lagi, wpadłem na tablicę. I tutaj są teleporty do różnych auli, dlatego że w notkach zawsze piszemy, w której auli będzie dany wykład. Na przykład to będzie Sen Endera, Galaktyka, czy właśnie wspomniana Galeria Śródbrzeżna. I to jest tak zwana teleportownia, czyli to miejsce, z którego można się dostać w różne miejsca w Akademii. Na przykład w tej chwili tu jest Galeria Sztuki, także autorstwa osoby, która nosi imię sieciowe Gwaderlein, czyli magister Liliany Kozak Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, no a to są jej obrazy plastyczne, malowane akryle, oleje, jest malarką, no i przy okazji wystawia też w Akademii. To jako ciekawostkę pokazuję, tych auli jest tutaj więcej, ale to nie jest no, też moment, nie chcę Państwa zanudzać w momencie, kiedy albo moglibyśmy kontynuować merytoryczną dyskusję. Ale warto pokazać jedno czy drugie miejsce, a teraz właśnie wspomniane ognisko, przy którym prowadzę dyżury. Czasami do późna w nocy są prowadzone jakieś rozmowy przyjacielskie. Tu są ludzie, z którymi od lat się tu spotykam, nigdy ich na oczy nie widziałem w przestrzeni fizycznej, a czasem o intymnych sprawach rozmawiamy, z którymi borykamy się na co dzień. Ja oczywiście pozostaję tutaj głównie człowiekiem uniwersytetu, także mam tu, nazwijmy to, jakąś tam niewielką rolę, reprezentując uniwersytet, bo Akademia działa pod auspicjami Instytutu Filozofii za zgodą władz uniwersyteckich. Zaraz, momencik, żebym tutaj czegoś nie zrobił niedobrego z tymi... Musi się ten kamień podświetlić, może się to uda, a jak nie, to po prostu siądę gdzieś indziej. O, dobrze, jak to będzie. Też zapalimy tu ognisko. No i tutaj w Second Life, w Akademii Elektronika właśnie tak czas mija, czasami do późna w nocy. Można zmienić porę dnia. Możemy sobie zrobić właśnie noc. Oczywiście zapraszam Państwa do Akademii, na stronę Akademii. Ja się nazywam Sideimio i przyjąłem wiele lat temu ten pseudonim sieciowy. Pod tym pseudonimem występuję na konferencjach, na kongresach, publikuję.
imię i nazwisko Michał Ostrowicki porzuciłem, jeśli chodzi o życie zawodowe, właśnie kilka lat temu. No i właściwie przywiązałem się do Sidaya Mio, także też i w systemach uniwersyteckich krok po kroku przekształcam się, przemieszczam się na Sidaya Mio, jeśli chodzi o sprawy usosowskie, tam systemowe i tak dalej. Także pracuję w Zakładzie Estetyki w naszym Instytucie, także na Akademii Sztuk Pięknych. No i no, Akademia jest częścią mojego życia. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie, czy ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie ma pytań, to w takim razie dziękuję za Państwa przybycie, uczestnictwo. Dziękuję osobom z drugiego świata.